Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić sobie takiego misia. Filmik niestety będzie podzielony na dwie części, ponieważ misio zajmuje trochę czasu, żeby go stworzyć. Dlatego od razu w opisie na pewno pod tytułem podam linka do drugiej części. I trzeba oczywiście zacząć od pierwszej części, bo w pierwszej części skupimy się na łapkach przednich, łapkach tylnych i ciałku. Natomiast w pozostałej części zrobimy głowę, pyszczek, uszy i pokażę, jak przymocować sobie właśnie całą resztę. Jeśli chodzi o wzór na misia, misio został zrobiony z włóczki aksamitnej, na przykład może być to właśnie włóczka Himalaya Dolphin Baby, oczywiście może być każda inna. Polecam zrobienia sobie takiego misia właśnie z włóczki aksamitnej, nie wiem, jak będzie wyglądał z innej, więc od razu mówię, że nie wiem. Mój misio jest spory, ma około 55 cm, grube łapki, grube przednie, tylne. Oczywiście siedzi. Jeśli chodzi o to, jak zamocowałam, to zamocowałam sobie na guziczkach właśnie po to, żeby misio właśnie mógł sobie zarówno siedzieć, jak i w pozycji leżącej mieć łapki na dół. A jeśli chodzi o zużycie włóczki, to tak jak widzicie, ja trochę poszalałam z kolorami, ponieważ wynikało to z tego, że właśnie nie miałam zbytnio dużej ilości włóczek w jednym kolorze. Oczywiście Wy możecie tego misia stworzyć zupełnie w jednym kolorze, a na przykład skupicie tylko na rozdzieleniu tutaj tej części łapek, a główka i cała reszta może być również jednokolorowa. To od Was zależy, co sobie użyjecie, ponieważ żeby zrobić takiego misia, potrzebujecie przynajmniej 350 gramów takiej właśnie włóczki. Nie powiem Wam dokładnie, bo niestety ja miałam po prostu różne motki. Tak jak widzicie, jest to zbieranina różnych kolorów, dlatego misio jest taki pstrokaty, ale wydaje mi się, że też wyszedł taki słodki. Misio naprawdę jest duży, fajnie się go robi, także ja oczywiście zachęcam do zrobienia sobie takiej maskotki. Potrzebne nam będzie oczywiście też oczka. Moje oczka mają 2 centymetry, nosek na szerokość ma 2 cm, na wysokość 1,5. Nosek można oczywiście też samemu stworzyć właśnie z włóczki, jeżeli nie macie. Do tego jeszcze są potrzebne guziczki, ponieważ ja zdecydowałam, że zamocuję na guziczkach. Oczywiście jeśli nie chcecie guziczków, można zamocować przyszywając po prostu samą włóczką. Jeśli jeszcze chodzi o wykończenie tego misia, ja już stwierdziłam, że nie będę mu dodawać więcej kolorów, ale jak najbardziej możecie zrobić mu tutaj takie ogrodniczki, może mieć paseczki, może mieć szaliczek, wszystko tak naprawdę zależy od Was. Plusem jest takim, że tak naprawdę tu ciałko i głowę robimy razem, więc nie ma tutaj takiego brzydkiego łączenia, jest to wszystko ładnie połączone. Rączki mocujemy na guziczkach, więc też bardzo proste. Jedynym elementem do wszycia będzie pyszczek, który właśnie Wam pokażę, i uszka, które dokładnie tak samo wszywam jak pyszczek. Wydaje mi się, że misio jest bardzo słodki i naprawdę warto sobie taki zrobić. Więc jeśli Wam się podoba taki misiu, to oczywiście czekam na Wasze komentarze, zasubskrybujcie mu kanał i łapka w górę. Także serdecznie zapraszam na filmik, na część pierwszą. I naszego misia zaczniemy od zrobienia sobie łapki dolnej. Tak wygląda łapka dolna. Ona jest dosyć spora, ma tutaj około 20 cm. Ja wykonuję ją z 3 różnych kolorków. Tu mam podeszwę, ciałko i taką część imitującą trochę ubranko. Ciąg dalszy będzie takimi ogrodniczkami na dole. Jeżeli chcecie, oczywiście miś może być jednokolorowy, wówczas używamy sobie po prostu jednego koloru włóczki, bądź też akurat na podeszwę też można zrobić inną. Czyli ja zaczynam sobie od tego kolorku i zaczynamy sobie od magicznego kółeczka. Robię na szydełku 3 mm. Kładziemy w ten sposób włóczkę, owijamy sobie wokół paluszka, przytrzymujemy tutaj, wkładamy szydełko i pobieramy sobie tą włóczkę tutaj, w taki sposób. Tu przytrzymujemy paluszkiem. I wkładam sobie 2 paluszki tutaj do środka, do kółeczka. Wtedy lepiej mi się właśnie robi. I zabezpieczam tutaj, przekładając włóczkę w to oczko. I mam przerobione pierwsze oczko. Teraz mogę sobie wyprostować tutaj w kółeczku tą włóczkę, która tu jest obcięta, żeby się nigdzie nie zakręcała, nie zawijała. I będę z powrotem tutaj pracowała i robiła 6 półsłupków. Tego nie wliczamy oczka jako półsłupek, czyli wbijam szydełko pod całe kółeczko, pod włóczkę, pobieram pod włóczkę, znowu pobieram tutaj włóczkę i przekładam przez 2 oczka. I tutaj na górze powstaje mi takie oczko, zaznaczamy sobie jako pierwsze. I dalej wykonujemy półsłupki, mamy 2, 3,
cztery, pięć i sześć. Mam już sześć półsłupków. Zaciągam sobie tutaj to kółeczko, czyli ciągnę dokładnie za ten sznureczek i łączę ze sobą kółeczko. Łączę akurat w tym oczku, gdzie tutaj sobie zaznaczyłam, czyli wbijam szydełko, przekładam włóczkę tutaj i przekładam przez oczko. I moje kółeczko już jest połączone. Mamy 6 półsłupków, przechodzimy do rundy drugiej. W rundzie drugiej przekładam sobie ten znacznik znowu tutaj na ostatnie oczko. Będę oznaczała sobie ostatnie oczko do przerobienia. I zaczynamy od pierwszego oczka. Pierwsze oczko to będzie takie, które jest tutaj wolne, całe, niełączeniowe tutaj, bo łączeniowe dla łączenia jest tutaj to oczko, czyli całe oczko. I w tym całym oczku przerabiamy sobie 4 półsłupki. W jednym. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli wbijamy się w to samo miejsce, z jednego oczka powstały tutaj nam cztery. I w dwóch kolejnych po jednym półsłupku. Raz i dwa. I znowu powtarzamy to samo, czyli w tym cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I powinny nam zostać dwa oczka. Raz, dwa, czyli po jednym w każdym. Raz i dwa. I po tym okrążeniu powinniśmy mieć już 12 półsłupków i znowu znaczymy sobie tutaj na przykład ostatnie oczko przerobione i robimy kolejną rundę. I runda trzecia. I znowu w następnym kolejnym wolnym oczku, czyli tu jest moje pierwsze wolne oczko. Pamiętajcie, żeby się właśnie patrzeć, jak tutaj biegnie oczko. Tu jest moje zajęte. Kolejne wolne przerabiamy jeden półsłupek. To jest początek. Następnie robimy 3 razy powiększenie, czyli w kolejnym robimy zwiększenie, czyli przerabiamy 2 półsłupki, raz, dwa, w kolejnym znowu zwiększenie, raz, dwa i w ostatnim znowu zwiększenie, raz, dwa. A następnie przerabiamy w 3 kolejnych po jednym półsłupku, czyli raz, dwa, trzy i znowu to samo, czyli 3 zwiększenia w 3 kolejnych półsłupkach, czyli robimy po 2 półsłupki w jednym, w 3 oczkach. Raz, dwa, w drugim raz i dwa i w ostatnim, trzecim znowu raz i dwa. I na końcu powinny nam zostać 2 oczka. Ja tutaj zaznaczałam moje ostatnie oczko, czyli mamy raz i tutaj jest moje ostatnie oczko, dwa. I znowu sobie zaznaczam. I po tej rundzie powinniśmy mieć już 20, przepraszam, 18, 18 oczek. I przechodzimy sobie do rundy czwartej. Rundę zaczynamy od zrobienia sobie 2 półsłupków w 2 kolejnych oczkach. Czyli raz w pierwszym i w drugim dwa. I znowu robimy 3 razy podwojenia, czyli w kolejnym oczku podwojenie, raz, dwa, to jest pierwsze oczko, w drugim znowu podwojenie, raz, dwa i w trzecim jeszcze jedno podwojenie, raz i dwa. Następnie przerabiamy 6 półsłupków w 6 kolejnych oczkach, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, mamy przerobione 6 i znowu przerabiamy w 3 kolejnych oczkach podwojenie, czyli w pierwszym raz, dwa, w kolejnym raz, dwa i w jeszcze jednym raz i dwa. I na końcu pozostaje nam tutaj do zrobienia raz, dwa, trzy, cztery oczka, czyli mamy tutaj pierwsze wolne, czyli raz, dwa, trzy i tu mam ostatnie, cztery. I tutaj właśnie po skończeniu tego rzędu mamy już 24 oczka i przechodzimy do rzędu piątego. Rząd piąty zaczynamy od zrobienia sobie 3 półsłupków w kolejnych 3 oczkach, czyli pierwszy raz, drugi dwa, trzeci trzy. Następnie robimy sobie 3 razy sekwencję 1 półsłupek podwojenie, czyli 1 półsłupek, w następnym oczku podwojenie,
I jeszcze dwa razy to powtarzamy, czyli jeden półsłupek w kolejnym, w następnym podwojenie, czyli dwa w jednym i ostatni raz, jeden półsłupek w jednym i w kolejnym podwojenie. Było trzy razy powtórzenie tej samej. Następnie przerabiamy sześć półsłupków, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i znowu powtarzamy tą samą sekwencję, czyli jeden półsłupek, podwojenie w kolejnym i znowu jeden półsłupek, w kolejnym podwojenie i w kolejnym jeszcze raz, jeden półsłupek i podwojenie. I jeśli nam dobrze wyszło, to powinniśmy mieć jeszcze tutaj na końcu trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy do przerobienia. Czyli raz, dwa i tutaj jest mój ostatni, trzeci. Dobrze. Mamy teraz 30 półsłupków i przechodzimy do kolejnej rundy, do szóstej. I rząd szósty zaczniemy od wykonania sobie czterech półsłupków. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery i robimy sekwencję jeden półsłupek podwojenie, czyli dokładnie taką samą jak w poprzednim, czyli jeden półsłupek w następnym podwojenie i tak powtarzamy jeszcze dwa razy, w sumie trzy, czyli znowu jeden półsłupek, podwojenie, jeden półsłupek, podwojenie. Już zrobiłam to trzy razy, następnie przerabiamy sobie dziewięć półsłupków, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i wykonujemy to samo, tą samą sekwencję, czyli jeden półsłupek, podwojenie, znowu jeden półsłupek, podwojenie i jeszcze raz, jeden półsłupek, i podwojenie. Ostatni raz. I na końcu powinny nam zostać 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5. Wszystko się zgadza, czyli przerabiamy 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4. I tutaj mój ostatni. I jest 5. I mamy 36 półsłupków. Znowu sobie zaznaczam. I przechodzimy do rundy już siódmej. I w rundzie siódmej zaczynamy od przerobienia sobie sześciu półsłupków, czyli wbijamy się w wolne tutaj oczko pierwsze i robimy sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I znowu będziemy robić sekwencję, a tylko tym razem dwa półsłupki zwiększenie, czyli dwa półsłupki, raz, dwa, zwiększenie, raz, dwa i tak powtarzamy jeszcze dwa razy, czyli dwa półsłupki, zwiększenie i jeszcze ostatni raz, dwa półsłupki i zwiększenie, to jest ostatnia, trzecia sekwencja i robimy teraz znowu dziewięć półsłupków, czyli mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i powtarzamy jeszcze raz to samo, co robiliśmy, czyli dwa półsłupki, raz, dwa i zwiększenie i znowu dwa półsłupki i zwiększenie. I ostatni raz, dwa półsłupki i zwiększenie. I na końcu pozostaną nam trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy. Jeśli są trzy, to znaczy, że wszystko się zgadza. Raz, dwa i trzy. I mamy przerobione już dno, tego właśnie dno, podeszwę tej nóżki.
a zaznaczamy sobie, mamy teraz 42 półsłupki i ja sobie dookoła przerabiam tutaj teraz te 42 półsłupki, czyli już nic nie zwiększamy, tylko przerabiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dookoła i zatrzymuję się przed ostatnim jeszcze moim słupkiem. Będziemy już sobie zmieniać kolorek. To jest u mnie właśnie ten kolorek tej nóżki. Czyli w ostatnim słupku przerabiamy sobie w taki sposób, że przeciągamy tą włóczkę, ale doczepiamy już sobie kolejną. Czyli robię sobie w ten sposób, układam sobie taki haczyk i przeciągam sobie tutaj ten kolorek przez te moje dwa oczka. I robię pierwsze oczko takie zabezpieczające, natomiast tutaj oczywiście wiążemy ze sobą te dwa końce, żeby nam się tutaj nic nie rozprło. I tutaj ten pierwsze oczko, tutaj te ostatnie, to było moje właśnie oczko, jako takie właśnie do przerobienia ostatnie. I teraz słuchajcie, znowu jeszcze przerabiamy dwa rzędy po 42 oczka, czyli przerabiamy cały czas tak samo po 42 oczka, dwa rzędy tym kolorkiem. Ja już sobie je przerobię. Mam już przerobione dwa rzędy w tym kolorku szarym. Tu są dwa rzędy i następnie przechodzimy do kolejnego rzędu. To już będzie rząd zmniejszający i wykonujemy go w takiej sekwencji. 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zmniejszenie, czyli dwa kolejne oczka przerabiamy razem. Wbijam się szydełkiem z góry o jedną pętelkę, tylko zahaczam. I jeszcze raz o drugą pętelkę z drugiego oczka. To są dwie przednie pętelki. Przekładam sobie tutaj włóczkę, mam dwie i dopiero robię półsłupek. Jest to takie niewidoczne zmniejszenie. Oczywiście, jeżeli zmniejszacie inaczej, możecie po swojemu. I przerabiamy tak 6 razy, czyli tak naprawdę cały czas 5 półsłupków i tutaj też trzeba uważać, żeby się wbić dobrze w cały półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu zmniejszenie, czyli znowu to samo. Od dołu pobieram i przerabiam dwa półsłupki w jednym. I tak przerabiamy do samego końca, czyli znowu raz, dwa, 3, 4, 5 i znowu zmniejszenie. I tak muszę jeszcze przerobić do mojego znacznika. Ja już przerobiłam sobie cały rządek. Oczywiście kończymy zmniejszającym, tak jak po prostu cała sekwencja. I po tym rzędzie powinniśmy mieć już 36 takich półsłupków dookoła. I robimy kolejny rządek. Kolejny rządek troszeczkę będzie wyglądał inaczej. Zaczynamy od zrobienia dwóch półsłupków w dwóch kolejnych oczkach, czyli raz i w kolejnym dwa. Następnie robimy sobie jeden półsłupek i zmniejszenie i tak powtarzamy cztery razy, czyli sekwencja. Jeden półsłupek i kolejne zmniejszenie. I to jest pierwsza sekwencja. I tak jeszcze trzy razy, czyli jeden półsłupek, zmniejszenie. I znowu jeden półsłupek, zmniejszenie. I ostatni raz, jeden półsłupek i zmniejszenie. Następnie już do samego końca przerabiamy sobie 22 oczka. Czyli patrzymy, gdzie jest nasze ostatnie oczko i przerabiamy 22. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i jeszcze mam dwa oczka, 21 i tutaj zaznaczałam sobie moje ostatnie i 22. Jest, rząd się udał. Mamy teraz 32 oczka po przerobieniu tego rzędu
Teraz dokładnie te 32 oczka przerabiamy sobie dookoła bez żadnych zmniejszeń, czyli 32. Czyli mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dookoła. I już przerobiłam sobie 32 oczka dookoła. Następnie zaczynamy kolejny rząd od przerobienia sobie trzech półsłupków. Raz, dwa, trzy w trzech kolejnych oczkach. I robimy sekwencję zmniejszającą już tylko dwa razy, czyli jeden półsłupek i zmniejszenie. I jeszcze raz, jeden półsłupek i zmniejszenie. I to jest tyle. I na koniec robimy 23 półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. I tu mój ostatni zaznaczony, 23. Zgadza się. I teraz słuchajcie, mamy do przerobienia kolejne dwa rzędy, czyli mamy 30 półsłupków tutaj dookoła, dwa rzędy po 30 półsłupków, czyli w kolejnych rzędach po prostu 30 półsłupków dookoła dwa razy. Czyli raz i dwa, dwa razy. I już mam przerobione moje dwa rzędy po 30 półsłupków i przechodzimy do kolejnego rzędu. Będzie to rząd zmniejszający. Będą to trzy sekwencje. 8 półsłupków i zmniejszenie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I zatrzymujemy się i robimy zmniejszenie. I znowu 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i znowu zmniejszenie. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, niestety mi wypadł, ale mam nadzieję, że jest wszystko dobrze, to się okaże. Ok, po tym rzędzie mamy zrobione, powinniśmy mieć 27 dookoła półsłupków i właśnie przerabiamy sobie na razie jeden rząd dookoła, 27, ponieważ w kolejnym zmienimy sobie kolory. Czyli najpierw przerobię sobie ten jeden rząd, tutaj dookoła 27. Teraz zmieniam sobie kolorek właśnie na ten drugi. Oczywiście, jeżeli planujecie robić misia w jednym kolorku, to nie musicie tego robić. Czyli w ostatnim, tym 27, znowu zmieniam sobie kolorek w taki sam sposób, że zahaczam sobie o te dwie pętelki i przerabiam sobie taką pierwszą. I oczywiście tutaj wszystko trzeba sobie zawiązać. I pochować. I oczywiście teraz znowu przerabiamy sobie jeszcze jeden taki rządek, 27 półsłupków, czyli dookoła 27. Jeszcze raz. Już przerabiam sobie cały kolejny rządek, mam 27 półsłupków i kolejny rządek to jest zmniejszenie. Robiliśmy 8 i zmniejszenie, to teraz robimy 3 sekwencje po 7 półsłupków i zmniejszenie. Czyli mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 i zmniejszenie. I tak powtarzamy jeszcze dwa razy. I na końcu będziemy mieć 24 półsłupki. Czyli jeszcze przerobiłam sobie 3 razy 7 półsłupki i zmniejszenie. Mam 24 półsłupki. A więc przerabiamy sobie teraz znowu dwa rzędy po 24 półsłupki. Czyli raz, dwa, 3, 4,
5, tak dookoła, 24 dwa razy. I już przerobiłam sobie dwa rzędy po 24 półsłupki. I teraz przechodzimy do kolejnego rzędu zmniejszającego. Tym razem sekwencja 6 półsłupków i zmniejszenie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i znowu dwa kolejne zbieramy razem i robimy zmniejszenie. I tak jeszcze powtarzamy to samo dwa razy. Ja już sobie tutaj wypchałam puch, nóżkę już można właśnie formować. Ewidentnie, gdzie mamy taki spadek, będzie to właśnie przód łapki. Więc popychamy nóżkę i robimy sobie dalej, czyli ja dalej przerabiam znowu 6, raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I jeszcze mam tutaj do zabrania zmniejszenie. I ostatnia sekwencja. Już niestety z puchem się gorzej pokazuje. 2, 3, 4, 5 i 6. I zostały mi tutaj dwa oczka. I robię zmniejszenie. Po tym rzędzie mamy 21 półsłupków. I przerabiamy aż 4 rzędy tych 21 półsłupków. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Czyli 4 razy musimy przerobić po 21 półsłupków dookoła. Ja już tutaj tego nie będę pokazywać. Po prostu przerobimy sobie wszystkie te rzędy dookoła. I po tych 4 okrążeniach przerabiamy sobie kolejne zmniejszenie. Czyli mamy 5 półsłupków i zmniejszenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmniejszenia. I tak powtarzamy jeszcze dwa razy, czyli dokładnie taka sama sekwencja składająca się właśnie z trzech tutaj naszych takich części, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmniejszenie. I ostatni, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmniejszenie. I mamy teraz 18 półsłupków i robimy sobie jeden rząd z 18 półsłupków. Czyli cały czas dookoła 18, tylko raz, raz, dwa, trzy, 17. I ostatnie, 18 oczko. I znowu robimy zmniejszenie, tym razem 4 półsłupki i zmniejszenie, czyli raz, dwa, trzy, cztery i zmniejszenie. I tak powtarzamy jeszcze dwa razy, czyli znowu raz, dwa, trzy, cztery. I zmniejszenie. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I znowu zmniejszenie. To jest już ostatnie zmniejszenie. I mamy teraz 15 półsłupków. I standardowo robimy 15 półsłupków dookoła. Czyli cały czas tutaj dookoła. 2, 3. 14 i jeszcze mi tutaj zostało 15 do zrobienia. Oczywiście cały czas dopychamy sobie tutaj puch, upychamy sobie pomalutku właśnie tą łapkę do góry, żeby później nam było łatwiej właśnie ukształtować, bo mamy coraz mniejszy tutaj środeczek, więc od razu upychamy. I robimy sobie jeszcze jedno zmniejszenie po tych 15 półsłupkach, czyli robimy tym razem na 3. Raz, dwa, trzy. I zmniejszenie. I jeszcze raz. Jest tutaj już coraz węziej. Raz, dwa, trzy. I zmniejszenie. I ostatni raz. Raz, dwa,
3 i zmniejszenie. I mamy teraz 12 półsłupków i znowu robię sobie rząd tych 12 półsłupków jeszcze dookoła, czyli dookoła 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I tutaj zatrzymuję się, bo muszę sobie dopchać jeszcze tutaj do góry właśnie puch, bo już tutaj mamy bardzo mało miejsca i zaczniemy już sobie tutaj powoli zamykać. Więc ja sobie tutaj już w ostatnim rzędzie przerabiamy sobie same zmniejszenia, czyli mamy 12 półsłupków i w każde przerabiamy oczka 2 w 1. Czyli bierzemy sobie pierwsze tutaj oczko, tak samo i drugie. Od razu przerabiamy sobie zmniejszenie, czyli to jest pierwsze zmniejszenie, takich zmniejszeń będziemy mieć 6, to jest drugie zmniejszenie, tu mamy trzecie, czwarte, i tutaj już będzie piąte zmniejszenie. I ostatnie, szóste zmniejszenie. I to już jest prawie koniec. Ja już sobie wyciągnę ten znacznik. Odcinam sobie włóczkę. Wyciągam sobie tutaj ten koniuszek. I teraz będziemy sobie zamykać tutaj w taki sposób, że mam na górze włóczkę i będę sobie przekładała tą włóczkę raz z góry w taki sposób, a raz z dołu, czyli teraz wbijam się z kolei z góry szydełko, ale z dołu pobieram włóczkę. I znowu, w kolejnym oczku z dołu szydełko i z góry pobieram włóczkę. Tak na zmianę, w kolejnych oczkach, takich pierwszych oczkach, nie całych, tylko tych początkowych oczkach, pierwszych takich pętelkach, raz z góry, raz z dołu. I takich pętelek mamy 6, więc musimy przejść przez 6. I właśnie, później jak zaciśniemy sobie, ona się nam ładnie tutaj zaokrągli. Mamy ładne zamknięcie, nie ma tutaj żadnych dziurek. I oczywiście tutaj sobie musimy zabezpieczać, czyli w ostatnim przekładamy sobie kilka razy do środka. I ja sobie właśnie tutaj tą włóczkę staram się w taki sposób zabezpieczyć, że przekładam sobie ją jeszcze bardziej tutaj w głąb nogi do środka. Tego nie będzie widać, a mamy ładne tutaj zakończenie. I tak jest gotowa nóżka, tak samo będziemy zakończać właśnie rączki, więc tutaj pierwszy raz pokazuję, ale później już przy rączkach po prostu tego nie będę pokazywała. Taki mam czubek. I oczywiście łapki trzeba zrobić dwie nóżki i zabieramy się za rączki. Moja rączka misia wygląda w ten sposób, że również wykorzystuję ten sam kolorek, co na łapkę dolną. I już całościowo jeden kolorek, jeden z kolorków szarek. Oczywiście Wy możecie dowolnie. Może to być właśnie kolorek z tej włóczki, czy też z tej, w zależności od tego, jak planujecie sobie zrobić misia, czy w sweterku, czy sam dowolnie. Ja po prostu korzystam tak naprawdę z włóczek, które mi zostały, więc niekoniecznie jest to może niezaplanowane, być bardziej po prostu muszę wyrobić to, co mam. Czyli zaczynamy sobie od tego kolorku i zaczynamy sobie od magicznego kółeczka, znowu to samo. I przerabiamy sobie magiczne kółeczko. Ja już troszeczkę może szybciej, nie będę tak dokładnie tłumaczyć. W ten sposób. I również przerabiamy sobie 6 półsłupków. Raz, dwa. Oczywiście ten pierwszy warto sobie zawsze zaznaczyć. 2, 3, 4, 5 i 6. I znowu zaciągamy sobie kółeczko. Już mam tu przygotowany też drugi kolorek. I łączymy z tym pierwszym tutaj, co zaznaczyliśmy. Oczywiście można nie wyciągać jeszcze znacznika, będzie łatwiej. I już mam połączone kółeczko. Mam w kółeczku 6 półsłupków. Następnie będziemy robić rząd zwiększający, czyli w każdym takim półsłupku robimy po dwa. Czyli na pierwsze wolne oczko przerabiamy dwa półsłupki. Raz,
2. I w każdym przerabiamy 2, tak żeby było 12. Czyli mamy 3, 4, po 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tutaj również w taki sam sposób zaznaczałam jeszcze ostatnie oczko, 11 i 12. I mam przerobione już 12 i znowu sobie zaznaczam. I następnie znowu zwiększamy, tym razem sekwencja 1 półsłupek i zwiększenie i tak również 6 razy, czyli 1 półsłupek, następnym zwiększenie. I znowu 1 półsłupek i w następnym zwiększenie. I 1 półsłupek i zwiększenie. I tak cały czas 1. Zwiększenie, jeden, kolejne zwiększenie i ostatnia sekwencja, jeden i tu mam zaznaczone na zwiększenie. I teraz mamy już 18 półsłupków, mamy kolejne okrążenie zrobione i robimy kolejne okrążenie. Teraz znowu sekwencja 2 półsłupki i zwiększenie, czyli tym razem przerabiamy na początku 2. I w trzecim zwiększenie. I tak powtarzamy również 6 razy. I znowu 2. Raz. 2. I zwiększenie. I jeszcze raz. Raz. 2. I zwiększenie. Raz. 2. I zwiększenie. Raz. Dwa. I zwiększenie. Tutaj bardzo łatwo się naprawdę pomylić, bo ta włóczka jest taka, że praktycznie mało widać. Pamiętajcie o tym, że po prostu zawsze musi Wam tak samo się zakończyć ta sekwencja, czyli tak jak tutaj u mnie na zwiększeniu. Jeżeli Wam się coś nie udało, nie wyszło, niestety trzeba spróć i zrobić jeszcze raz, bo to jest ważne, ile właśnie mamy tutaj oczek. Czyli mamy teraz 24 półsłupki i robimy już ostatnią sekwencję zwiększającą, 3 półsłupki i zwiększenie, czyli raz, 2, 3 i zwiększenie i znowu raz, 2, 3 i zwiększenie. Raz. Zwiększenie. Raz, dwa, trzy. Zwiększenie. Raz, dwa, trzy. I zwiększenie. I ostatnia sekwencja. Raz, dwa, trzy. I zwiększenie. Udało się. Mamy 30 półsłupków dookoła. Teraz właśnie przerabiamy sobie te 30 półsłupków już dookoła, jeszcze tym kolorkiem, czyli bez żadnych zwiększeń. 30. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj w ostatnim oczku po przerobieniu właśnie 29 w 30 zamieniam sobie kolorek na mój taki jasny, szary, dokładnie podobny właśnie taki jak zaczynaliśmy od nóżki. I zmieniam sobie kolorek w taki sam sposób. Oczywiście tutaj sobie wszystko odcinamy i tutaj zawiązujemy. I teraz przerabiamy sobie również tym kolorkiem dwa rzędy po 30 półsłupków dookoła, czyli dwa razy dookoła. I już przerabiam sobie dwa rzędy i następne okrążenie to będzie rząd już zmniejszający. Przerabiamy 11 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11 i robimy 4 razy zmniejszenie, czyli w kolejnych 8 półsłupkach będziemy zmniejszać.
Czyli zabieramy sobie pierwsze dwa i to jest nasze pierwsze zmniejszenie. Kolejne dwa. Drugie zmniejszenie. Trzecie zmniejszenie. I ostatnie, czwarte. I znowu robimy 11 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i 11. I teraz po tym rzędzie mamy już 26 półsłupków i przerabiamy sobie te 26 dookoła bez żadnych zmniejszeń. Raz, dwa, trzy i tu mam 25 i jeszcze 26. I znowu robimy kolejny rząd zmniejszający 11 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 i tym razem robimy tylko dwa razy zmniejszenie, czyli pierwsze dwa razem, to jest raz i jeszcze dwa razem. I tyle i znowu robimy 11 do końca. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. I mamy teraz po zrobieniu tego rządu 24 półsłupki i te 24 półsłupki robimy dookoła w trzech rzędach, czyli 3 rzędy po 24, raz, dwa, trzy, dookoła. I już sobie tutaj przerobiłam 3 rzędy i następnie robimy rząd zmniejszający i będziemy robić 6 półsłupków i zmniejszenia i tak 3 razy, czyli 2, 3, 4, 5, 6 i znowu raz, dwa razem i jeszcze 2 razy, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zmniejszenie i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i ostatnie mam tutaj zmniejszenie. I mamy teraz 21 oczek dookoła i tym razem robimy aż 5 rzędów, czyli 5 rzędów, 21 oczek dookoła. Raz, dwa. I po przerobieniu 5 rzędów przerabiamy rząd zmniejszający, 5 półsłupków i zmniejszenie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmniejszenie. I tak powtarzamy jeszcze 2 razy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmniejszenie. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery i pięć i zmniejszenie. I mamy teraz 18 półsłupków i przerabiamy sobie 2 rzędy dookoła po 18 półsłupków. Czyli 2 kółeczka po 18. I mam przerobione 2 rzędy, oczywiście sukcesywnie dopychamy sobie tutaj puchem. I robimy kolejny rząd zmniejszający, tym razem już 4 półsłupki i zmniejszenie. Czyli mamy 2, 3, 4, zmniejszenie. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery i zmniejszanie. I ostatni raz, raz, dwa,
3, 4 i znowu zmniejszenie. I mamy 15 półsłupków i znowu przerabiamy sobie to około jeden rząd z 15 półsłupkami. 3, 4 i mam przerabione 15 i znowu robimy rząd zmniejszający, czyli 3 półsłupki i zmniejszenie. Czyli mamy 3, zmniejszenie i znowu 3, raz, 2, 3 i zmniejszenie i ostatni raz, 2, 3 i zmniejszenie. I znowu mamy tutaj już na końcu 12 półsłupków, więc przerabiamy sobie te 12 dookoła. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I tutaj trzeba sobie oczywiście uzupełnić puch. Ja już sobie tutaj uzupełnię. I mamy 12 półsłupków. I ostatni rząd to jest całkowite zmniejszenie. Czyli każde dwa tutaj półsłupki przerabiamy jako 1 i 6 razy. Czyli to jest pierwsze zmniejszenie. Drugie zmniejszenie. Trzecie. Czwarte. Piąte. I ostatnie, szóste. Oczywiście już maksymalnie sobie dokładamy puch. Odcinamy sobie puszkę. I dokładnie tak samo zamykamy, jak Wam pokazywałam. Czyli po prostu przekładamy sobie tutaj tą włóczkę raz z góry, raz z dołu. Zaciągamy i chowamy sobie do środeczka. Dokładnie tak samo. Tutaj przez najbliższe właśnie 6 oczek przekładam. Ona się tutaj właśnie już sama zaciąga i ładnie tutaj się wyrównuje krawędź. No i sobie po prostu zaciągamy i sznureczek chowamy sobie do środeczka. I mamy gotową łapkę. Oczywiście takie łapki przednie trzeba zrobić sobie dwie. I przechodzimy dalej. Pokażę Wam już, jak zrobić tułów. I żeby zrobić tułów, ja biorę sobie kolor włóczki podobnej właśnie do tej. Będzie to taka kontynuacja, jak gdyby właśnie ubranka. I zaczynamy sobie od magicznego kółeczka. Czyli tak samo. Przerabiamy sobie 6 półsłupków w magicznym kółeczku. Czyli mamy raz. Zawsze warto sobie te pierwsze oczko zaznaczyć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Zamykamy kółeczko. I łączymy razem tutaj z oczkiem, które zaznaczyliśmy sobie. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tu mam szóste. Sześć. Mamy sześć. Ja sobie zabiorę mój znacznik i oczywiście robimy zwiększenia, czyli w każdym półsłupku po dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12. Okrążenie już zrobione. I robimy kolejne zwiększenie, czyli sekwencja 1 półsłupek i zwiększenie. Czyli raz, 1 i zwiększenie. I znowu 1. I zwiększenie. 1. I zwiększenie.
Jeden. I zwiększenie. Jeden. Zwiększenie. I ostatnie dwa. Jeden. I zwiększenie. I po tym okrążeniu mamy 18 półsłupków. Przechodzimy sobie do kolejnego. I w kolejnym rzędzie robimy dwa półsłupki i zwiększenie. Z tym, że ja właśnie w rzędach parzystych będę rozdzielała po jednym, po połowie. Czyli skoro mam dwa, to tutaj jeden i na końcu będzie jeden. Czyli najpierw robię jeden półsłupek i teraz robię zwiększenie, a ten drugi półsłupek po prostu zostanie tutaj. I dalej sekwencja jest taka sama, czyli dwa półsłupki i zwiększenie. Dzięki temu będziemy mieć po prostu bardziej koło niż wielokąt, dlatego zmieniamy sobie tutaj kolejność. Czyli dwa półsłupki i zwiększenie. I robię to tylko w rzędach parzystych, wtedy kiedy właśnie półsłupki mogę rozdzielić na pół. I tutaj przerobię sobie z Wami. Dwa półsłupki. Zwiększenie. Dwa półsłupki. Zwiększenie. I zobaczcie, że na końcu właśnie został mi ten jeden półsłupek, przeniesiony właśnie z początku. I teraz mamy rząd nieparzystych półsłupków, więc robimy 3 półsłupki i zwiększenie. Tutaj się nic nie zmienia, czyli sekwencja taka sama, 3 półsłupki i zwiększenie. Raz, dwa, trzy i zwiększenie. Raz, dwa, trzy, zwiększenie. Raz, trzy, zwiększenie, raz, dwa, trzy. Już przerobiłam sobie rząd 3 i zwiększenie do końca i po tym rzędzie powinniśmy mieć 30 półsłupków. I idziemy dalej, czyli robimy 4 półsłupki i zwiększenie, z tym, że znowu tutaj dzielę sobie na pół, czyli tu przerabiam 2 i na końcu będę miała 2. Czyli najpierw tutaj 2 i zwiększenie, a później już normalnie 4 półsłupki i zwiększenie. Cały czas trzymam 2, 3, 4, zwiększenie i znowu raz, 2, 3, 4 i zwiększenie. I tak do końca, na końcu zostaną nam 2 półsłupki. I tu jestem na końcu, przerabiam jeszcze zwiększenie. I to są te 2 półsłupki przeniesione właśnie z początku. Dzięki temu będziemy mieć po prostu ładniejszy tutaj kształt, będzie kółeczko. Następna runda, czyli mamy 4 półsłupki zwiększenie, mamy 36 półsłupków. I następna runda to jest runda 5 półsłupków i zwiększenie, taka sekwencja, czyli raz, dwa, trzy, 4, 5 i zwiększenie. I tutaj jest bez zmian. Przerabiamy sobie cały czas tak do końca i będziemy mieć 42 półsłupki. I już tu przerabiam sobie tą rundę ostatnią, czyli kończę zwiększeniem. Czyli mamy przerobione 5 półsłupków i zwiększenie. Mamy 42 półsłupki. I teraz przerabiamy kolejną rundę, 6 półsłupków i zwiększenie, jest to runda półsłupków parzystych, więc znowu dzielę sobie na pół, tu 3 i tu 3, czyli najpierw przerabiam sobie 3 i zwiększenie. Teraz idzie normalna sekwencja, czyli 6 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zwiększenie. I tak robimy do końca, a na końcu zostaną nam 3 półsłupki. Tu mam na końcu 3 półsłupki, które sobie luźno przerabiamy. Czyli skończyliśmy sekwencję 6 półsłupków i zwiększenie. Mamy teraz 48 półsłupków i przechodzimy do kolejnej rundy, czyli 7 półsłupków i zwiększenie. I tutaj jest bez zmian 3, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie i tak dookoła.
I mam przerobione 7 półsłupków i zwiększenie i już mam 54 półsłupki. A teraz przerabiamy sobie 8 półsłupków i zwiększenie, z tym, że właśnie dzielimy znowu na pół, czyli tutaj przerabiamy sobie 4. Mam 3, 4 i zwiększenie. I dalej robimy 8, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zwiększenie. I tak oczywiście dookoła, aż zostaną nam tutaj 4 półsłupki. Po tym okrążeniu mamy 60 półsłupków dookoła i potrzebujemy przerobić sobie aż 10 rzędów do góry, czyli cały czas przerabiamy sobie 60 półsłupków dookoła i ma być 10 rzędów. Więc ja przerobię sobie te 10 rzędów i pokażę Wam, jak już wygląda dalej. Ja już przerobiłam sobie 10 rzędów po 60 oczek i zaczynamy skracanie. I zaczynamy skracanie od tej samej sekwencji, co była ostatnia jako rozszerzenie, czyli zaczynamy sobie od 8. I ja już tutaj nie dzielę, ponieważ będę miała rzędy pomiędzy całe, pełne, więc nie ma potrzeby tutaj dzielenia. Robimy sobie po prostu 8 półsłupków i zmniejszenie, czyli mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8 i teraz dwa kolejne to będą zmniejszenie, czyli raz, dwa i robimy zmniejszenie i tak powtarzamy sobie dookoła, czyli w sumie 6 sekwencji, 8 półsłupków i zmniejszenie i z powrotem będziemy mieć 54 oczka. Ja już tutaj sobie przeszłam prawie całe kółeczko, 8 półsłupków i zmniejszenie, ostatnie jest zmniejszenie. Mamy teraz 54 oczka i robimy sobie dookoła dwa rzędy po 54 oczka. Czyli po tym rzędzie zmniejszającym dwa pełne rzędy, 54 oczka. I dwa rzędy po 54 oczka przerobione i robimy kolejny rząd skracający. Tym razem mamy 7 półsłupków i zmniejszenie. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i zmniejszenie. I takich sekwencji też mamy 6, więc jeszcze mam tutaj do wykonania 5 dookoła. I będziemy mieć już 48 oczek. I po zrobieniu rzędu zmniejszającego mamy 48 oczek. I tym razem robimy sobie 3 okrążenia po 48 oczek. Czyli tak 3 razy. Moje 3 rzędy po 48 oczek przerobione i teraz przerabiamy sobie 6 półsłupków i zmniejszenie, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zmniejszenie i tak powtarzamy sobie dookoła. Po przerobieniu tego zmniejszenia powinniśmy mieć 42 oczka i znowu przerabiamy sobie 3 rzędy dookoła po 42 oczka. Zapomniałam oczywiście dodać, że w tym trzecim rzędzie, który wykonujemy, jeśli zmieniacie kolorek, to ostatni rząd wykonujemy właśnie tym kolorkiem innym. Ja będę używała tego kolorku co tutaj, ale niestety mam już trochę cieńszą włóczkę aksamitną, więc po prostu użyję jej podwójnie. Kolorek jest ten sam, ale jest po prostu cieńsza, dlatego wezmę sobie podwójnie i przekładam i ten ostatni właśnie rządek przerabiam sobie tym kolorkiem. U mnie się ma taką imitację jak gdyby ubranka, dlatego po prostu ostatni rządek będzie, po prostu kilka ostatnich rzędów będzie w innym kolorku. I tutaj przerabiam sobie jeszcze te 42 oczka, a tutaj sobie już odcinam. I już sobie przerobiłam ten trzeci rządek w tym innym kolorku. I następnie robimy kolejne zmniejszenie. Tym razem mamy 5 półsłupków i zmniejszenie, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie. I tak sobie oczywiście powtarzamy do końca. I będziemy mieć już 36 półsłupków. I
po zrobieniu rzędu zmniejszającego 5 półsłupków i zmniejszenie będziemy mieć 36 półsłupków i potem robimy jeszcze jedno okrążenie 36 półsłupków. Ja już właśnie je wykonałam i przechodzę sobie dalej do ostatniego już zmniejszenia, 4 półsłupki i zmniejszenie. Czyli wykonujemy sobie 4, raz, 2, 3, 4 i zmniejszenie. I tak wykonujemy sobie dookoła i będziemy już mieć 30 półsłupków. I po zrobieniu zmniejszenia 4 półsłupki i zmniejszenie będziemy mieć już 30 półsłupków. I po zrobieniu tego okrążenia robimy jeszcze jedno dookoła 30 półsłupków. I zostawiamy sobie takie ciałko do zrobienia głowy. Oczywiście można wcześniej je wypychać. Ja nie wypychałam, bo po prostu gorzej mi się tutaj pokazuje. I taki sposób sobie zostawiamy. I już misio prawie ma zrobione wszystko. Brakuje jeszcze głowy i uszek. Natomiast ja Was serdecznie zapraszam na drugą część filmiku, ponieważ no, ten był za długi. A dlatego w opisie pod tytułem na dole zostawię link do drugiej części misia. Także serdecznie zapraszam.